Cześć, witam na kanale Format C w kolejnym odcinku kursu Excela. Dzisiaj pokażę Wam, w jaki sposób osadzić w Waszym arkuszu kontrolkę z polem wyboru. Dzięki tej kontrolce Wasz arkusz będzie dużo bardziej dynamiczny i czytelny. Na potrzeby odcinka przygotowałem taki prosty arkusz kalkulacyjny, w którym będziemy prezentowali jakieś tam miesięczne wydatki. Będzie tutaj kolumna z nazwą wydatków, kwota, którą mamy do przeznaczenia w danym miesiącu na taki wydatek. W tej kolumnie będziemy przechowywali informacje, czy zrealizowaliśmy już dany wydatek i do tego, do podjęcia decyzji, czy to zrobiliśmy, czy nie, wykorzystamy właśnie tą kontrolkę z polem wyboru. I później na podstawie tego, czy ta kontrolka jest zaznaczona, czy nie, będziemy obliczali, jaka kwota w danym miesiącu jeszcze nam pozostała do wydania. Pole wyboru znajdziecie w karcie Developer. Jak widzicie tutaj, ja takiej karty nie mam. Wy pewnie też nie macie, bo domyślnie jest ona ukryta. Musimy sobie najpierw dostosować naszą wstążkę, żeby pokazać tą kartę, a później sobie wybierzemy naszą kontrolkę. Żeby dostosować wstążkę, klikamy prawym przyciskiem myszy w dowolnym miejscu naszej wstążki i wybieramy pozycję Dostosuj wstążkę. I tutaj w sekcji z kartami głównymi mamy kartę Developer. Zaznaczamy ją i klikamy OK. Pojawiła nam się nowa karta. Dobra, wstawmy sobie teraz nasze pole wyboru. Wybieramy zakładkę Developer, wstaw, pole wyboru. Zaznaczamy miejsce, gdzie chcemy je osadzić. Tutaj pojawiło nam się takie pole tekstowe. Ono jest niepotrzebne, bo tak naprawdę nazwa kolumny nam decyduje o tym, do czego służy to pole. Więc klikamy sobie prawym przyciskiem myszy Edytuj tekst i usuwamy zawartość. Klikamy gdzieś poza polem tekstowym. I zobaczcie, jak teraz kliknę w to pole, to ono się zaznacza i odznacza. Jeżeli chcielibyśmy je trochę przesunąć, to musimy wcisnąć klawisz Ctrl i zaznaczyć to pole. Wtedy odpala nam się w trybie takim edycji. Teraz możemy je bardziej na środku ustawić. Dobra. I teraz możemy je skopiować. Wystarczy, że zaznaczymy komórkę i wtedy nam się skopiuje razem z całą zawartością. Dobra. Nie będę już tego ustawiał, bo to do celów poglądowych tylko, więc nie będziemy się tutaj skupiać na tym położeniu tych pól wyboru. Teraz w jaki sposób przechwycić wartość zaznaczenia tej kontrolki, tak żeby móc ją wykorzystać w formule, którą będziemy za chwilę pisali. Żeby to zrobić, musimy stworzyć sobie taką komórkę roboczą, do której będziemy przechwytywali wartość zaznaczenia. Żeby to zrobić, klikamy prawym przyciskiem myszy na naszej formatce i wybieramy pozycję Formatuj format. I tutaj w karcie kontrolka mamy tak zwane łącze komórki. Klikamy sobie tutaj i pokazujemy, które pole będzie tak naprawdę przechowywało wartość logiczną naszego zaznaczenia. No to wybierzmy sobie jakieś robocze pole poza naszą tabelą, będzie to ta komórka i klikamy Enter. I tutaj klikamy przycisk OK. I teraz w momencie, kiedy zaznaczymy nasz format, to tutaj będzie się pojawiała wartość prawda lub fałsz. I teraz to samo robimy dla pozostałych kontrolek. OK. Teraz sprawdźmy, czy to wszystko dobrze działa. Pozaznaczajmy sobie tutaj trochę. Widzimy, że te odwołania posiadają wartość logiczną tego naszego zaznaczenia. No i dalej, tak naprawdę sprawa już jest prosta. Czyli przechodzimy teraz do pisania naszej formuły. Czyli jeżeli w tej komórce mamy wartość prawda, to bierzemy kwotę 0 zł, bo to znaczy, jeżeli tutaj mamy zaznaczoną prawdę, to znaczy, że już wydaliśmy tą kwotę, czyli do wydania pozostało nam 0 zł. W przeciwnym wypadku bierzemy
wartość kwoty. Przeciągamy sobie automatycznym wypełnianiem i teraz zobaczmy, jak zachowuje się nasza kontrolka. O, widzicie, w momencie kliknięcia zmienia nam się wartość logiczna i przy okazji wartość naszej formuły. I teraz możemy sobie to również sumować. Pach. Zamykamy i zobaczcie. Możemy dynamicznie sobie zarządzać naszą listą wydatków. To jest tylko jedno oczywiście przykładowe zastosowanie naszego pola wyboru. Możemy tworzyć jakieś ankiety, formularze różnego rodzaju i używać tych kontrolek do dużo bardziej rozbudowanych celów, ale tutaj mamy takie proste zastosowanie. Oczywiście te komórki pomocnicze możecie gdzieś mieć poza polem widzenia arkusza, bo one służą tylko i wyłącznie do obliczania, do korzystania z tej wartości. To nie musi być widoczne tak naprawdę. Moglibyśmy sobie nawet zmienić kolor czcionki tutaj na biały, żeby tego w ogóle nie widać. O, i teraz to te wartości są, ale one nam nie przeszkadzają w naszym widoku. To wszystko w dzisiejszym odcinku. Trzymajcie się, cześć.